Witam Państwa. W dalszym ciągu rozmawiamy sobie o życiu i twórczości Zygmunta hrabiego Krasińskiego. Dzisiaj chciałem troszeczkę powiedzieć właśnie na temat jego stosunku do działań jakichś tam spiskowych, rewolucyjnych, takich zmierzających do, jak to Trętowski nazwał, wyjarzmienia Polski. Jak on to widział, jak on ustosunkowywał się do pomysłów na przykład takiego Mickiewicza. Otóż jest taki utwór Krasińskiego, bardzo mało znany, bo Nieboską Komedię, no to w szkole się przerabia i tak dalej, ale proszę Państwa, jest taki utwór, który moim zdaniem, nie tylko moim, był jakąś taką swoistą reakcją Krasińskiego na pomysły Mickiewicza zawarte w Konradzie Wallenrodzie, a później był reakcją na to, co Słowacki zawarł w Kordianie. No, Konrad Wallenrod, no to jest 1820, zdaje się, 8 rok, Kordian 1834. Utwór, o którym mowa, noszący tytuł Iridium, ukazuje się w roku 1836. No podobno w 1832 już miał pomysł napisania takiego dramatu, niewątpliwie mającego być jakąś tam odpowiedzią właśnie na Konrada Wallenroda, ale podarł, zniszczył, stwierdził, że to jest kiepskie, podarł, zniszczył i ostatecznie Iridion wychodzi w roku 1836. O, proszę Państwa, jak już powiedziałem, utwór prawie nieznany. Ja tu mam takie fajne wydanie z przedmową innego bardzo zasłużonego dla kultury polskiej człowieka, też przemilczanego, też nieznanego, Piotra Chmielowskiego. Jest to wydanie z 1898 roku. Tu jeszcze jest gdzieś adnotacja cenzury carskiej, prawda, i tak dalej. W każdym razie to warszawskie wydanie. Tak jest, dozwolono cenzurą 27 lutego 1898 roku. Akcja dramatu rozgrywa się w starożytnym Rzymie za czasów panowania cesara Heliogabala. No i tutaj to jest są początki III wieku. I Iridion, Grek, znaczy syn Greka i Germanki, postanawia pomścić Grecję, którą Rzym podbił. Także greccy filozofowie byli nauczycielami, niewolnikami w domach rzymskich bogaczy. On postanawia pomścić. No ale właśnie jak pomścić? I to jest bardzo charakterystyczne dla Krasińskiego, który był bardzo wyczulony na to, żeby szlachetnych celów nie próbować osiągać niegodnymi, niegodziwymi środkami. No tutaj ten tytułowy właśnie Iridion. No tutaj imię matki też jest znaczące. Matka jest Germanką i ma na imię Grimhilda. No to znamy z kolei to imię Grimhilda z sagi o Nibelungach i z późniejszego dramatu Ryszarda Wagnera. Otóż, proszę Państwa, Heliogabal, młody człowiek, Syryjczyk z pochodzenia, nie bardzo zajmuje się sprawami publicznymi, szasta pieniędzmi na prawo i lewo, no tak jak kiedyś Kaligula, jak Tyberiusz, prawda, no, prowadzi życie bardzo, bardzo rozpustne, niemoralne. I tu się zaczyna podstępna gra Iridiona. Wychowawcą Iridiona jest, takim jego mentorem jest Masynisa. Co się okazuje później, ten Masynisa to jest taki odpowiednik Mefistofelesa, taki odpowiednik diabła, szatana. I mamy tutaj taki motyw,
właśnie pierwszy się pojawia, w jaki sposób podstępem, niegodziwością próbuje Iridion dostać się w otoczenie Cezara. Podsuwa mu swoją własną siostrę, na kochankę, bo chce od niego wyłudzić pierścień, który ma mu pomóc w spełnieniu tej zemsty, konkretnie w popełnieniu morderstwa na Cezarze, bo pokaże ten pierścień straży przybocznej, która go wpuści do apartamentów cesarskich. Pokaże ten pierścień pretorianom, dzięki czemu będą mu posłuszni. To wszystko jest jednak mało. Tutaj by trzeba było wciągnąć jakieś warstwy ludowe. Tu by trzeba było wciągnąć tą intrygę jakąś grupę, która jest przez państwo prześladowana. A kto w tamtym czasie był przez państwo prześladowany? Chrześcijanie. No to Iridion udaje chrześcijanina. I próbuje jako taki łże-chrześcijanin wciągnąć chrześcijan w intrygę, wciągnąć ich do spisku przeciwko Heliogabalowi. No, nie będę Państwu tego streszczał dalej, bo nie chcę wszystkiego zdradzać. To trzeba przeczytać. W każdym razie na końcu ponosi klęskę, no bo próbował osiągnąć jakiś tam cel w założeniu szlachetny, niegodnymi, niegodziwymi środkami. Chrześcijanie już by się przyłączyli do jego intrygi, gdyby nie biskup po imieniu Wiktor. Masinissa obiecuje Iridionowi, pisze Piotr Chmielowski, upadek Rzymu pogrąża go w sen wiekowy i w tym śnie był bohatera wskutek modlitw Cornelli Metelli, która była w nim zakochana, wyszlachetnia się. No i właśnie to jest ten kolejny motyw u Krasińskiego, to wyszlachetnianie się, ta ewolucja duchowa. Już go nie raduje upadek Rzymu, już uczucie zemsty w nim gaśnie, a tylko dodatnia jego dążność. Myśl o wolności Grecji zajmuje jego całą duszę, pisze Piotr Chmielowski. Odbywszy wiekową pokutę, ma się w innej, uszlachetnionej postaci doczekać urzeczywistnienia swych pragnień najgorętszych. Piotr Chmielowski, no wybitny znawca twórczości naszych romantyków, uważa, że jest to utwór najlepiej dopracowany przez Krasińskiego. Znaczy, jeśli chodzi o wszystkie jego dzieła, tak uważa. Bo niektóre, powiedzmy, jakieś poetyckie kawałki Krasińskiego są takie sobie, no Krasiński był zdecydowanie gorszym poetą od Juliusza Słowackiego, ale warto Państwu powiedzieć tutaj, żebyście Państwo wiedzieli, że to właśnie Krasiński jako pierwszy rozpoznał geniusz Juliusza Słowackiego. I jego reakcja na wieść o śmierci Słowackiego o tym też świadczy. Że to umarł geniusz, że to umarł człowiek, który no wyprzedzał swoją epokę i tak dalej. Tak, to właśnie ten Zygmunt Krasiński jako pierwszy pozytywnie wypowiedział się o twórczości Słowackiego, ale też i Norwida. Drogi jego z Norwidem się później rozeszły, dużo później. Ale to on zauważył pierwszy geniusz tych dwóch ludzi. Niesamowita sprawa. O tym ludzie nie wiedzą, że to właśnie Krasiński odkrył geniusz Słowackiego. Mówię, poetą był zdecydowanie Słowacki lepszy i od Mickiewicza, i od Krasińskiego. Krasińskiemu zdarzały się na przykład Psalm żalu, no zdarzały mu się utwory takie no, dosyć kiepskie, rymy trochę częstochowskie. Natomiast nie na tym polega geniusz Krasińskiego. Geniusz Krasińskiego wychodzi, proszę Państwa, w niektórych utworach, w niektórych, na palcach można jednej ręki policzyć te utwory, i w korespondencji.
Ta korespondencja, która zaczyna się listami do ojca, jeszcze w wieku młodzieńczym, i trwa do śmierci. To jest tylko cząstka listów, która się zachowała, bo bardzo dużo spłonęło w 1939 roku i później w 1944 w Warszawie na skutek działań wojennych. My nie wiemy, co tam jeszcze było. Gość pisał 7-8 długich, nieraz kilkustronicowych listów dziennie. Ja robił to przez całe życie, więc można sobie wyobrazić. No, oczywiście to, co mamy dostępne z korespondencji Krasińskiego, to oczywiście no, przypisy do tego dochodzą, jakieś komentarze i tak dalej. No to oczywiście to pogrubia tom, ale jakbyśmy tak zobaczyli, obok siebie ustawili tom za tomem korespondencji Krasińskiego, to na półce nam bibliotecznej wyjdzie mniej więcej tyle. Ale to warto sobie przez to przejść, bo to jest obraz epoki. Jeżeli kogoś interesuje, jak ludzie wtedy żyli, o czym mówili, jak komentowali różne ważne wydarzenia społeczne, polityczne, kulturalne, to warto sięgnąć do korespondencji Zygmunta Krasińskiego, tak jak warto sięgnąć na przykład do pism Maurycego Mochnackiego, żeby dowiedzieć się, jak wyglądało życie kulturalne Warszawy sprzed rewolucji listopadowej, bo to wtedy używano nie na powstanie listopadowe, tylko rewolucja, albo wojna. Otóż, proszę Państwa, ktoś, kto chce zapoznać się z postacią Zygmunta Krasińskiego, tak chronologicznie, żeby było widać, jak to jego życie wyglądało, tym wszystkim polecam książkę profesora Zbigniewa Sudolskiego, po prostu zatytułowaną Krasiński, z podtytułem Opowieść biograficzna. To wydała Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza w roku 1983. Książka dosyć gruba, proszę Państwa, liczy sobie bagatela 600 stron, ale warto to przeczytać. Jeżeli, a możemy to równolegle też czytać, na przykład z listami do ojca, bo wtedy zrozumiemy ewolucję duchową Krasińskiego i zrozumiemy wymowę co niektórych jego utworów. Będziemy wiedzieli, dlaczego on myślał tak, a nie inaczej, dlaczego napisał to tak, a nie inaczej. Jeżeli będziemy czytali na bieżąco też tak razem z tym, obok tego korespondencję, to się dowiemy, tutaj śmieszna sprawa, co autor miał na myśli. Głupie, bardzo głupie pytanie wielu polonistów. Pyta się taka pani, najczęściej to jest pani, co autor miał na myśli. I oczywiście nauczyciel czy podręcznik zawsze może powiedzieć, nie, to nie to i podsuwać swoją interpretację. Tymczasem w przypadku Krasińskiego to by trafiła kosa na kamień, dlatego że on w korespondencji z przyjaciółmi dokonywał nieraz bardzo daleko idącej, głębokiej analizy własnych utworów i tłumaczył im, że to znaczy to, a to znaczy tamto, a że napisał to dlatego, że i tak dalej, i tak. On sam tłumaczył swoje utwory, więc jeżeli ktoś mi będzie mówił, że Krasiński miał na myśli to i tamto, a ja mu pokażę odpowiedni tom korespondencji, że miał zupełnie co innego na myśli, to on wyjdzie na idiotę. Ja już tak nieraz robiłem w konia różnych ludzi, którzy się wymądrzali na ten temat, co autor miał na myśli. Otóż, proszę Państwa, w Krasińskim dojrzewała no już od najmłodszych lat. No pamiętamy, że urodził się w roku 1812. Iridion wychodzi w 1836, więc jest bardzo młodym człowiekiem. Ilu ludzi dzisiaj, ilu ludzi będących w tym wieku, czegokolwiek dokonało w życiu. Ja znam takich, którzy w wieku tam 20-21 lat stworzyli na przykład już jakąś firmę, coś tam i tak dalej, ale to są wyjątki, to tam jeden na milion się taki zdarza. Ale przeciętny 24-latek na przykład, co on zrobił w życiu, czego on dokonał?
najczęściej niczego. Najczęściej dopiero jakieś tam gdzieś studia dopiero co skończył i jeszcze niczego nie dokonał. A ten człowiek ma za sobą cały szereg już utworów literackich z Nieboską Komedią na czele. No i teraz właśnie jest Irynią. I proszę Państwa, przełomy duchowe Krasińskiego, to sobie można zobaczyć tutaj, jak się czyta tę książkę Sudolskiego, Krasiński, to tutaj widać te przełomy duchowe u Zygmunta Krasińskiego i jaki one miały wpływ na jego twórczość, na jego przemyślenia. No niewątpliwie pod koniec lat 30. zaczyna się pewna epoka wraz ze spotkaniem Augusta Cieszkowskiego, z którym będzie się przyjaźnił do śmierci. Hrabiego Augusta Cieszkowskiego, o którym już sobie mówiliśmy, autora tego wielkiego dzieła Ojcze Nasz. I tam znajdujemy w Ojcze Naszu właśnie myśli Krasińskiego rozkręcone, jakby rozbudowane, rozwinięte przez filozofa z wykształcenia, jakim był Cieszkowski. Krasiński nie był filozofem. Krasiński nie był teologiem. A Krasiński znał łacinę, Krasiński znał grekę. Cieszkowski się jeszcze hebrajskiego nauczył. Czytał Pismo Święte, Cieszkowski, Stary Testament w oryginale. Albo w greckim tłumaczeniu zwanym Septuagintą, podobnie jak Krasiński też nie miał problemów najmniejszych z łaciną i z greką oczywiście. Więc, proszę Państwa, ci ludzie z racji swojego urodzenia, obydwaj arystokraci, bardzo bogaci, no stać ich było na podróże, stać ich było na wielkie księgozbiory. To jest coś niesamowitego. Pamiętajmy, że to są czasy, kiedy czytało się przy świecach. Zygmunt Krasiński miał problemy ze wzrokiem już po ukończeniu chyba 21 roku życia. Do końca życia miał takie nawroty choroby oczu, że nieraz po kilka dni nie wychodził gdzieś tam z pokoju, zasłony zasłonięte, bo go raziło światło i tak dalej. Ci ludzie czytali przy świecach. Jeszcze przecież lamp naftowych nie było. Ja takiego eksperymentu próbowałem dokonać u siebie na działce. Celowo. Nie założyłem tam prądu. Celowo. Mam taki dworski kandelabr na 5 świec. Jakieś tam mniejsze kandelabry. I sobie czytałem i nawet tłumaczyłem książki przy takim świetle. Proszę Państwa, kilka książek przetłumaczyłem przy takim świetle. I ja się wczuwałem w rolę tego Zygmunta Krasińskiego, który czytał bardzo dużo właśnie przy takim kiepskim świetle. I wtedy człowiek dopiero zaczyna podziwiać tych ludzi, ich nieprawdopodobną erudycję, nieprawdopodobną wiedzę, którą zdobyli, czytając przy świecach. A jaki poziom musiał być szkół wtedy, prawda? Skoro wszyscy znawcy twórczości Krasińskiego uważali, że jako 8-9-latek dorównywał studentowi uniwersytetu. Swoim intelektem, wiedzą i tak dalej, jako 8-9-latek. Miał nauczycieli domowych, jako arystokrata bogaty. W każdym razie, proszę Państwa, widzimy, że jak czytamy, jak się wczytamy w książkę Sudolskiego, jak się wczytamy w korespondencję, to dopiero dostrzeżemy tą ścieżkę ewolucji duchowej tego młodego arystokraty. Z początku studia w Szwajcarii, ale tam już widać, on pisze do gazet artykuły, między innymi właśnie o sytuacji polskiej w XVI wieku, o jezuitach, on bardzo nie lubił jezuitów do końca życia, więc cały tam, zresztą uważał jezuitów za tasiemca, jako solitera, pasożyta, który wysysał wszystko, co świadczyło o jakimś życiu, i podporządkowywał to jakiemuś drylowi surowemu, takiemu czy innemu. Każdy stosunek Krasińskiego do jezuitów to jest osobna sprawa, to sobie możemy kiedyś na ten temat porozmawiać, ale w tym momencie zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. Krasiński w pewnym momencie
przepraszam, podróżując dużo, widzi różne ruchy, niepokoje społeczne w Europie. Szczególnie okres tak zwanej wiosny ludów, Krasiński przemieszcza się między Paryżem a Rzymem. Po drodze mija różne kraje, różne miejscowości. Widzi nastroje ludzi tu, widzi nastroje ludzi tam. A ponieważ jest to człowiek w bardzo szerokich koneksjach, jest to człowiek, który ma ogromne znajomości wszędzie, no to dużo wie. Oczywiście przecież nie było wtedy ani radia, ani telewizji, nie było, no gazety były, ale no cenzura też była, więc no nie było oczywiście internetu, więc te informacje nie mogły tak szybko się rozprzestrzeniać jak dzisiaj, ale no ludzie, którzy mieli układy i mieli pieniądze, bo korespondencja kosztowała, nie zapominajmy o tym. Taka dygresja, Zygmunt Krasiński wielu swoim korespondentom posyłał pieniądze właśnie na listy, żeby mieli za co wysyłać listy, bo on do nich pisał, spodziewał się, że mu odpowiedzą, ale wiedział, że są to ludzie niezamożni i nie stać ich na wysyłanie listów za granicę. No, poczta, wiadomo, dyliżans pocztowy, koniki i tak dalej. No więc Zygmunt Krasiński od czasu do czasu posyłał jakąś tam sumę pieniędzy na to, żeby mieli na pocztę. Bo chciał wiedzieć, co się dzieje. I on wiedział, on naprawdę wiedział, był na bieżąco. I jeśli chodzi o te różne wydarzenia i te lata 1840, 41, 46, 7, 8, to tutaj pod koniec właśnie tutaj tej epoki to już ukształtował się światopogląd Zygmunta Krasińskiego, który mu do śmierci pozostanie. Ale co tam mamy, jakie tam mamy elementy? Zygmunt Krasiński, podróżując nieustannie po Europie, spotykając się z różnymi ludźmi, wsłuchując się w różne opinie i tak dalej, coraz bardziej przekonuje się, że Henryk Wroński miał w jednej rzeczy rację. A w jakiej? Otóż Henryk Wroński uważał, że jest jakaś tajemna siła w Europie, która jest siłą wywrotową. Nic nie wnosi pozytywnego, tylko neguje, wywraca do góry nogami wszystko, chce niszczyć tylko. Niczego pozytywnego nie wnosi. I to są wszelkie maści rewolucjoniści, których Wroński nazywał piekielną zgrają, piekielną bandą. I to się będzie powtarzało też bardzo często. Zygmunt Krasiński w swojej korespondencji będzie używał tego określenia zapożyczonego od Henryka Wrońskiego, piekielna zgraja. To są wszelkiego rodzaju organizacje spiskowe, uwaga, i demokratyczne. Towarzystwo Demokratyczne Polskie, któremu poświęcimy osobny odcinek, bo warto, to jest taka piekielna zgraja. To, co oni wyprawiali, no komuniści, chwalić Pana Boga, zrobili jedną fajną rzecz dla mnie. Mianowicie wydali całe takie grube zbiory różnych pism wywodzących się z tych kręgów demokratycznych. Jak się to czyta, to się włos na głowie jeży. Ci ludzie planowali komunizm już w latach 30., 40. XIX wieku. Komunizm planowali, tak. Wywłaszczenie szlachty, prawda, likwidację własności prywatnej w skrajnych postaciach i tak dalej. No weźmy Polskę Chrystusową, Ludwika Królikowskiego, czy Gromady Ludu Polskiego i takie postaci jak Zenon Świętosławski i tak dalej. To byli komuniści, proszę Państwa. Zygmunt Krasiński widział to. Jako jedyny z polskich wieszczów widział zagrożenie komunizmem. Widział zagrożenie, uwaga, ze strony demokracji. Demokracja prowadzi do socjalizmu, a socjalizm do komunizmu. Krasiński to bardzo wyraźnie widział. To, jak ktoś się zainteresuje Krasińskim, to zobaczy, jak to u niego wyglądało. On to pięknie opisał, on to widział. W Paryżu, w Genewie, w Rzymie, on to widział po prostu. Te zalążki zgnilizny komunistycznej i demokratycznej. Na demokratach suchej nitki nie zostały. Demokraci, ponieważ w tamtych czasach porządek panuje w Europie taki, a nie inny, prawda? Wszędzie są monarchie. Demokraci ryją, podkopują pod monarchami. Pod monarchami, pod monarchiami.
ryją, kopią dołki, zohydzają i knują spiski. Taki Mazzini. Och, jak za komuny, to tak jednym tchem Mazzini, Garibaldi, tutaj wyzwolenie Włoch, niepodległość Włoch, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Redukcja wpływów papiestwa do terytorium, które znamy dzisiaj jako Città del Vaticano. Garibaldi i Mazzini swoimi knowaniami, hrabia Cavour, wysoko postawiony mason, doprowadzili do tego, że te terytoria znane kiedyś jako państwo kościelne od czasów Pepina Krótkiego, od czasów Karola Wielkiego, skurczyły się do rozmiarów dzisiejszego Watykanu. To wszystko knowania. Jakbyśmy poczytali, co tam się wyprawiało w 1848 roku. Korespondencję Zygmunta Krasińskiego proszę poczytać z lutego, marca i kwietnia roku 1848. Włoszy Jerzy na głowie. Tam Motłoch ministrów mordował, papież do Goety uciekał, prawda, z Rzymu i tak dalej. Motłoch atakował pałace papieskie, Norwid pistolety nabijał, pędził bronić papieża. Krasiński, Norwid i jeszcze jeden człowiek siedzieli całą noc. Taka atmosfera była, siedzieli całą noc w pokoiku z nabitymi strzelbami i pistoletami, spodziewając się w każdej chwili, że tłum może zaatakować ich stancję, bo tam arystokrata mieszka. Ale to nie były żarty. Krasiński nienawidził demokracji, po prostu widząc w niej to, co ja. Dyzmokrację, ochlokrację. Proszę Państwa, padgatowkę do socjalizmu i do komunizmu. Demokracja decyduje większość. A większość jaka jest? No, ani nie jest tak bogata jak Krasiński, ani tak wykształcona. Co sobą reprezentuje większość? Ta przeciętność. No ta większość, ta przeciętna większość nie buduje katedr, nie buduje pałaców, nie buduje kolei, żelaznych, mostów, niczego nie robi, tylko konsumuje. Ta większość zdecydowana jest absolutnie nietwórcza. To garstka ludzi, bardzo wąska elita jest twórczą. Pisze powieści, pisze poezję, buduje piękne rzeczy, maluje obrazy, rzeźby itd. Bardzo wąska grupa. A reszta jeść, pić, spać, bawić się, kopulować, to wszystko. Krasiński nie znosił miernoty, nie znosił przeciętności, zachęcał do tego, żeby iść w górę. Każdego zachęcał. To nie to, że on był jakimś wyniosłym arystokratą, który pogardzał niżej urodzonymi, nie tak zamożnymi. Tak. Nie, to jest nieprawda. To był bardzo dobry człowiek. On pomagał bardzo wielu ludziom, pomagał finansowo, a zupełnie anonimowo, nie życząc sobie, żeby ktokolwiek wiedział, że on komukolwiek pomaga. Bardzo skromny człowiek to był. Raz mu się wybuch zdarzył. Jakiś człowiek za bardzo się pospolitował. Panie Zygmuntku. A wreszcie Krasiński nie wytrzymał, wybuchnął. Panie, jestem hrabią. No tak, dzisiaj w internecie. Jakiś tam jeden, drugi, dwudziestolatek będzie mi na ty walił, prawda? Albo to jest, jak oni to nazywają? Boże. Netykieta. A, netykieta. Nie guzi go obchodzi jakaś netykieta. Ja się kieruję etykietą, ale ten młodzian pewnie nie wie, co to jest etykieta. W każdym razie, proszę Państwa, my śledząc rozwój ideowy taki właśnie u Zygmunta Krasińskiego, zauważam jedną bardzo ciekawą rzecz. Ta szlachetność jego, był bardzo szlachetny człowiek, ta jego szlachetność przejawiała się w tym, że on widział i nędzę ludu jako pan wielkich majątków, widział to. Już jako chyba 14-latek po śmierci matki, podróżując na Podole, daleko, daleko za Kamieniec Podolski, widział, że... I to napisał w listach do ojca. Za Krasnym Stawem lud po większości jest ruski. Tak. I pisze, chłop ruski zamożniejszy jest od chłopa mazowieckiego. To było prawdą. Ale
zaznaczał, żyje w straszliwym ucisku od panów, którzy wysługują się Żydami przy tym gnębieniu tego ludu. I Krasiński, proszę Państwa, zaraz się wrzask podnosi, że to antysemityzm, tak. Była sesja Krasiński żywy, taka sesja naukowa w Londynie 1959 roku, czyli w roku mego urodzenia, i tam ktoś proroczo zauważył, że kiedyś będą oskarżać Zygmunta Krasińskiego o antysemityzm, no bo u niego w jego wielu utworach i w korespondencji no, Żydzi są ukazywani w bardzo niekorzystnym świetle, ale proszę Państwa, Krasińskiemu jak najdalej antysemityzmu. On się przyjaźnił z rodowitym przecież Żydem Julianem Klaczką, sponsorował go i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj chodziło raczej o to, co ci ludzie robili, w jaki sposób wpływali na życie w Polsce i tak dalej. No taka dygresja. W każdym razie uważa Krasiński, że większa oświata dużo sprawi i co? I jakieś upodmiotowienie tego ludu, tego chłopa. Jakieś upodmiotowienie. Przy czym ma to się wszystko odbyć na drodze ewolucji i to mają zrobić ludzie przemienieni wewnętrznie, przemienieni moralnie, przebóstwieni, przeanieleni, jak to Krasiński lubił nazywać. Ludzie, którzy przeszli wewnętrzną przemianę, słowem chrześcijanie, którzy poważnie traktują swoją wiarę. Oni nie mogą na poddanego, na chłopa patrzeć z góry, nie mogą nim pogardzać, ale muszą mu pomóc wydźwignąć się z poziomu gadającego zwierzęcia na poziom człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boże. Tylko to wszystko wymaga czasu i pracy. I pracy. Bez pracy nie ma kołaczy, kiedyś mówiono. Dzisiaj ludzie chcieliby iść na skróty i wszystko, wola Boga, nie wytrzymam, oni mają ajonimą, to zamiast się dorabiać, to dać w głębi zabrać. To jest socjalizm. Głosować na taką partię, która mu zabierze. To jest socjalizm. To jest komunizm. Nie pracować, nie iść w górę, dać w łeb, zgnoić, zabrać, okraść. Krasiński mówi, nie tędy droga. Nie tędy droga. Nie o to chodzi, pisał między innymi do Cieszkowskiego, do wielu adresatów pisał. Demokratom chodzi o to, żeby szlachtę schłopić, upodnić. A nam powinno chodzić o to, aby chłopa uszlachcić, czyli wynieść go, podnieść go w górę, moralnie, intelektualnie i tak dalej, i tak dalej. Demokratom chodzi, żeby zgnoić to, co wysokie, prawda? Arystokrację, szlachtę, wszystko to zgnoić. W przeszłości ślad, dłoń nasza zmiata, jak w międzynarodówce śpiewają komuniści. I co? Dziś niczym, jutro wszystkim my, czyli kto? Kto? Bandyci, złodzieje, motłoch, dziś niczym, jutro wszystkim my. Widzimy tę scenę w filmie Przedwiośnie, jak wpadają do Odessy, wpadają bolszewicy. Tu mieliśmy eleganckie damy, panowie, parasoleczki, a tu nagle banda brudasów, oberwańców wjeżdża na rozklekotanej ciężarówce, morduje, nie może pierścionka z palca ściągnąć, to nożem palec obcina. Dziś niczym, jutro wszystkim my. I tym się Krasiński brzydził, tym elementem. Ten element najchętniej by wywieszał. To jest to, co Bronisław Trentowski pisał w traktacie o wyjaśnieniu ojczyzny. Rewolucjonistów trzeba wytrzebić niczym zapowietrzony las. Bo to jest ta banda piekielna Henewrońskiego. Oni chcą iść na skróty. Oni chcą zdobyć w 2 dni, w 3 dni to, co normalnie by się zdobywało przez lat 15. A nie będą tak dużo, bo oni się chcą nażreć dzisiaj, teraz. Krasińskiemu wstrętna była myśl o rewolucji. Wstrętna była myśl o tym, że ktoś gdzieś tam nie kumaty, nie pisaty, nie czytaty nagle będzie chciał być ministrem, będzie chciał rządzić i tak dalej, i tak dalej. To było obrzydliwe dla Krasińskiego. Proszę Państwa, zajrzyjmy do
takiego zbiorku psalmy przyszłości. Proszę Państwa, psalm miłości. Zajrzyjmy, przeczytajmy to, ten utwór. Zobaczymy, zachwycimy się Zygmuntem Krasińskim nagle, zobaczymy, czego nas nie uczono. Proszę Państwa, co my tam mamy? Otóż rewolucjonistom, tym, którzy podburzają lud do tego, żeby wystąpił przeciwko szlachcie, posiadaczom, żeby ich pozabijał, okradł i tak dalej, pisze Krasiński, wy, co wyższe zniżać chcecie, patrzcie, patrzcie, od kamienia, jak stopniami Pan przemienia duchy stworzy. Zrazu senny wszczątek życia, aż powoli wydobędzie się z niewoli. Walka trudna i tu odboli, lecz podnosi się kształt zmienny. Wreszcie przywian duch z daleka, wdziewa się na pierś człowieka. Głaz, kwiat, zwierzę śniły ścicha. On ku niebu pnie już głowę, do aniołów pieśnią wzdycha, między gwiazdy eterowe. No to jest ta wizja, którą zawarł Słowacki w Genezis z ducha, w innych utworach, które pisał pod koniec życia. To jest myśl, którą w XX wieku, w 50. latach podchwycił jezuita Pierre Teilhard de Chardin. Coś niesamowitego. A my byliśmy pierwsi. No on miał taką wizję, oczywiście nie jest to absolutnie zgodne z naukami kościelnymi, ani z Pismem Świętym. No według Krasińskiego, według Słowackiego, duchy nieposłuszne Bogu zostały strącone na ziemię i utkwiły w materii. No, w drzewach, w skałach, w kamieniu i tak dalej. I ten cały proces, jak to Teilhard de Chardin nazwał, spirytualizacji, czyli mamy taki stożek, mamy spiralę, która wygląda jak stożek. Szeroka podstawa, ale ona się ruchem spiralnym pnie ku górze i coraz bardziej zwęża, coraz bardziej, aż wreszcie staje w punkcie, który nazwał Teilhard de Chardin punktem omega, a jest nim sam Bóg. No i oni tam wierzyli, że właśnie te kamienie, te skały i tak dalej, no to są te duchy strącone w materię i ten duch pracą jakąś tam wieków musi się wydobywać z tych kształtów i przybierać kształty coraz bardziej anielskie. No to jest ta polska herezja romantyczna. Ale co pisze dalej? Wszystko wiecznie, wszędzie rwie się w górę z Bożej myśli. Z wiecznym Bogiem ten nie będzie, kto inaczej świat swój kreśli. Kto nie zszlachcić naród cały, lecz tę szlachtę zedrzeć z chwały, może chwilkę w gruzach siędzie. Braci schłopi lub obali, lecz nie wzniesie ludu dalej. Bo wszechświata prawom wbrew sennych zbudzi nie na ludzi. Zbudzi sennych na zwierzęta. Miasto świateł wielkiej burzy ujrzy ziemskie dno kałuży i w niej polską z piekłą krew. To nie polskie będą święta, pisze Krasiński. Tu ma na myśli rewolucję. I proroczo przewidział rabację galicyjską. Słowacki mu odpowiedział do autora trzech psalmów. Jak to on śmie ten niewinny polski lud, bo ta chłopomania. Z tej chłopomanii Wincenty Pol się wyleczył. Tak, bo ci umiłowani przez niego chłopi go mało co nie zatłukli na śmierć i potem stał się zawziętym konserwatystą. Coś niesamowitego. Wiecznie stoi przywłaszczyciel przed wszystkich oczyma, tem, że stoi już kusiciel, chyba Boga nie ma, z prośnościami ochylnej, czyli ohydnej dumy, pomieszał rozumy, rozwiązuje sam sumienia przez ogrom cierpienia, sieje kłamstwo i ciemnotę, zmieni zbrodnie w cnotę, bohaterów on przekaci, na trupach ich braci. On przyuczy dzieci małe wierzyć w mord jak w chwałę. Wezmą sztylet mdłe panienki jak róże do ręki. Powie siostra, bracie weź, bo zbawieniem rzeź. Oszaleją jego szałem, rozwściekną wścieklizną. Jak on, będą piekłem całym, nie niebem.
nie ojczyzną. Proszę Państwa, niesamowite, niesamowite słowa. Precz z tym złudą. O, ma święta, złej godziny to są Mary, ty zostaniesz niedotknięta, to o Polsce. Ty nie zbędziesz dawnej wiary, że ten tylko więzy przetnie, kto namaszcząc noty znakiem, że na ziemi być Polakiem, to żyć bosko i szlachetnie. No i tutaj w tym następnym wierszu jego niechęć do jezuitów, których porównuje z demagogami społecznymi. Niechaj wrzeszczą, niechaj szepczą jezuity, niechaj wrzeszczą demagogi, że cel wielki, a ukryty od wszetecznia podłe drogi, czyli że celu święca środki. Przeciwko temu napisał Irenioza, przypominam, że przypadków idąc kołem wolno w bagna zejść szatana, potem dusza w nich skąpana znów odnajdzie się aniołem, że się zmarzy hańby kartę, że królestwo Boże z czarta, że wszech dobro warte złego, złego warte, że wszech miłość zbrodni warta, precz tym złudom, o ma święta, a otacza cię ich wiele. Wszystkie świata chcą zwierzęta w zwierzę zmienić cię, aniele. To o Polsce pisze. Wszystkie świata zwierzęta chcą i Polaków w zwierzęta zmienić. Wszystkie czarne wieku duchy, ci z nożami, ci z łańcuchy, a chcą wszystkie mąk koronę zwiać ci z czoła, w piekieł stronę. Byś zmartwychwstań wielkim czynem nie zabłysła serafinem, by krwi twojej i łez strugi nie mieszały w przyszłym niebie, by się na nic nie przydało Chrystusowe tobie ciało i tak dalej. Jakie straszne ich postaci, tych kuszących bezbożników, tysiącami wściekłych ryków proszą ciebie o mord braci, pisze Krasiński. Coś niesamowitego. Czytajmy Psalm Miłości. Moskiewskie mamidła, obietnice, sidła nie zwodzą już. 10 ludów czeka na myśl lub człowieka. Myśl twoja tuż. On widzi, że Polska w tej zgangrenowanej, już wówczas zgangrenowanej Europie ma do wypełnienia jakąś misję. No tym bardziej dzisiaj. Jeżeli byśmy poznali myśl Zygmunta Krasińskiego, polską myśl romantyczną, to byśmy dopiero zobaczyli wielkość tej myśli. Przeciw piekłu podnieś kord, czyli szablę. Bić szatanów czarny ród, rozciąć szablą krwawy knut barbarzyńskich w świecie hord. Lecz nie nęcić polski lud, by wniósł szlachcie polski mord. Hajdamackie, rzućcie noże i oszczerstwa, i bluźnierstwa, by carycy, chodzi o Katarzynę Wielką, w grobie kości nie skleiły się z radości, trup nie parsknął w śmiech szyderstwa. Hajdamackie, rzućcie noże, by nie kleły na was wieki, że cel wieków znów daleki, żeście w dumie, żeście w szale przewrócili losu w szale i rozbili się na skalę. Kędy wiecznie się wyrodni, rozbić muszą, bo na zbrodni. To już czytaliśmy ten fragment w poprzednich odcinkach. No i właśnie tutaj wracając, Juliusz Słowacki napadł na Krasińskiego. Jak on mógł? Jak on mógł? Lud polski jest taki dobry, taki święty, taki religijny. No gdzie ten lud będzie rżnął szlachtę? Co ty wygadujesz? Okazało się, że to Krasiński miał rację. Norwid niedyskretny w mieszkaniu Słowackiego nielegalnie odpisał, z rękopisu odpisał i wydał. A Słowacki nie miał zamiaru tego wydawać. A Norwid to wydał nielegalnie i skłócił Krasińskiego ze Słowackim na 3 lata. Słowackiemu, poznawszy jego utwór, odpowiedział Krasiński: bodajbyś wieszczu był wieszczył prawdziwie. No bo Słowacki, gdzie tam właśnie, gdzie tam, jaki mord, jakie hajdamackie noże, co on chrzani, polski naród taki święty, lud. Bodajbyś wieszczu był wieszczu prawdziwie, pisze Krasiński. Bodajbym zdjęty przerażenia dreszczem był kłamcą tylko, ty natchnionym wieszczem. I plam nie było na ojczystej niwie
Bodajby Polska nie rozdarta, cała tak, jak się czuła dniem przed rzezią jeszcze, pieśni Twe wieszczu uwielbiała wieszcze, a z moich marnych na gardło się śmiała. Bodajbym nawet zapozwan przed sądem za potwarz moją na lud nieskalany, co żadnej hańby nie owrzodział trądem, usłyszał wyrok na śmierć lub kajdany. I Ty w triumfie stał z harfą Twą złotą, urągający i pytał, ha, co to? I mnie prowadził aż na do rusztowania, wśród przekleństw gminu, co Tobie się kłania. I milionowym dziękuję poklaskiem, żeś odgadł świata wschód czysty przed brzaskiem. Szlibyśmy oba i szczęśliwi oba. Ty chwałą własną, ja Polski zbawieniem. Bo i mnie, wieszczu, wciąż śni się ta doba, lecz wiem, że wściekłość nie jest zduchowieniem. Lecz wiem, że wszelka zwycięstwa godzina bić w sercu Boga nad światem zaczyna. Nim tu narodom na świecie uderzy. Więc przed nim stanąć narody wśród muszą. Nie z rykiem zwierząt, lecz z anielską duszą. Lud tylko święty królestwo odzierży. Przemień go, przemień w króla i kapłana. Lecz zanim jeszcze nie przekrólewszczony, nie klękaj przed nim, nie kładź mu korony, lecz ufaj szlachtę polską i moc Pana. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj już tu bezpośrednio tutaj takie przytyki do Słowackiego. Proszę Państwa, ten Krasiński w 1848 roku w Rzymie spotyka się z Mickiewiczem, z Norwidem. Myśmy poczytali z tych 3 miesięcy korespondencję Krasińskiego. Luty, marzec, kwiecień 1848. Odbywa szereg spotkań z Mickiewiczem i jest przerażony tym, co od Mickiewicza słyszy. Jest przerażony. Jakbym słyszał Masynisę, pisze Krasiński. Tego diabła z Iridiona, który podjudza i tak dalej. Bo Mickiewicz okazał się być człowiekiem nie idącym tą ścieżką ewolucji, tylko on chciał rewolucję, on chciał wszystko przewracać, wywracać. I na koniec, proszę Państwa, u profesora Sudolskiego czytamy tutaj właśnie pod tą datą 1848, właśnie o tych spotkaniach z Mickiewiczem, że Krasiński unikał spotkań z różnymi takimi ludźmi, no z Mickiewiczem, no to próbował go prostować. Andrzej Zamoyski, członek, Władysław Zamoyski, przepraszam, generał Władysław Zamoyski, bliski współpracownik księcia Adama Czartoryskiego, pisze do tegoż księcia: Zygmunt nie tylko nie poddaje się Mickiewiczowi, ale stacza boje z nim. Upamiętuje przed uciekiem strasznych rozbojów komunizmu. Mickiewicza uważa jako zapamiętałego radykalistę, rojącego cele dobre, na przykład Polskę jakąś za pomocą środków, choćby najkrwawszych. Zygmunt jest coraz serdeczniejszy i bardziej się zbliża. Zdaniem jego trzymać się winniśmy papieża. Tak, Zygmunt Krasiński poznał osobiście Piusa IX, jego żona i jej siostra odbyły tam niedawno, właśnie przedtem, godzinną prywatną audiencję z papieżem, prawda? I tematem rozmowy właśnie tych arystokratek to były kwestie polskie. No, nie bardzo się podobało to wszystko później Krasińskiemu. Twierdził, że papież te kobiety otumanił. No ale Krasiński bardzo źle odniósł się do tej ucieczki papieża z Rzymu przed rewolucją. Uważał, że podobnie jak zresztą Bronisław Trętowski, że papież powinien w takich chwilach stać się moralnym przywódcą Europy i wystąpić publicznie, wyjść do tego okna, prawda, tam na Watykanie i przemówić do ludu. No dobrze, ktoś by powiedział, a jeżeli go by rewolucjoniści zabili? Tak jak jednego z kardynałów zabili, jednego z ministrów papieskich zabili. Krasiński brał pod uwagę taką możliwość. Ale wtedy może Europa by doznała takiego wstrząsu moralnego, że może by się uspokoiła wreszcie.
No ale papież uciekł, no i tego mu nie mógł tutaj darować Zygmunt Krasiński. W każdym razie widzimy, jak rozbieżne były drogi Krasińskiego i Mickiewicza. Mickiewicz komunista. Mickiewicz się objawił jako komunista. Przeczytajmy sobie skład zasad. Co tam postulował? Jak na tamte czasy to było absolutnie coś rewolucyjnego. Równouprawnienie kobiet, prawda, polityczne, nadanie prawa głosu gdzieś tam Żydom, kobietom i tak dalej. To było tam, na tamte czasy nie do przyjęcia w ogóle. To Mickiewicz za tym wszystkim stał. W każdym razie poczytajmy sobie skład zasad. Krasiński był bezpośrednim świadkiem wydarzeń w Rzymie. Widział szaleństwa tłumu, widział morderstwa popełniane przez tłum, wszystkie możliwe niegodziwości. I on widział, że Europa albo odrodzi się moralnie, albo przejdzie przez fazę handełestwa. Tak, rządy bankierów, prawda, handełesów różnych, które będą tak samolubne, tak okrutne w uciskaniu robotnika, w uciskaniu chłopa, że to okrucieństwo, to samolubstwo spowoduje wybuch rewolucji. Czy nie miał racji? Bierdiajew w XX wieku pisał dokładnie tak samo, że żeby rewolucja wybuchła, to musi mieć jakieś paliwo. To muszą być jakieś bardzo niezadowolone ze swego losu masy. Masy na tyle wielkie, na tyle silne, żeby były w stanie obalić zastany porządek. Gdyby ludziom się żyło dobrze, gdyby wszyscy mieli dobrze, gdyby mieli co jeść, gdyby mieszkali w przyzwoitych warunkach, to nie byłoby rewolucji. Pomyślmy sobie o tym. Pomyślmy o wielkości polskiej myśli romantycznej. Pomyślmy sobie o wielkości myśli Zygmunta Krasińskiego. To był kolejny odcinek. Jeszcze do niego, to znaczy do Krasińskiego wrócimy. Tyle na razie. Dziękuję bardzo.